Ekspert. Grozi nam kolejna fala. Jest na nią sposób, profesor. Jacek Wysocki. Bez zaszczepienia młodzieży nie zapobiegniemy kolejnej fali jesienią. Nie da się zapobiec kolejnej fali pandemii jesienią, jeżeli nie zaszczepimy młodzieży, ocenia profesor. Jacek Wysocki z Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Odporność populacyjna, którą musimy zdobyć jako społeczeństwo, potrzebna jest po to, żeby zabezpieczyć się przed falą kolejnych zachorowań na COVID-19, która może pojawić się jesienią. Uchroni nas nie tylko przed chorobą, ale również przed konsekwencjami, jakie niesie ze sobą pandemia w postaci szeregu ograniczeń, m.in. lockdownu, zatrzymania gospodarki czy paraliżu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, powiedział profesor Wysocki. Wskazał, że o odporności populacyjnej możemy mówić wtedy, kiedy większa część społeczeństwa wytworzy przeciwciała przeciw koronawirusowi. Można je nabyć drogą naturalną przez przechorowanie albo przez zaszczepienie. Aby wygasić epidemię, szacuje się, że trzeba uodpornić 60-70% populacji, powiedział profesor Wysocki. Korzyści dla wszystkich. Profesor Wysocki uważa, że szczepienia młodzieży, a gdy będzie taka możliwość również dzieci, przyniosą korzyść nie tylko społeczeństwu, ale przede wszystkim zaszczepionym. Spotykam się z opiniami rodziców, którzy mówią, że szczepimy młodzież dla dobra innych. Ale nie jest to do końca prawda, powiedział. Dodał, że w początkowym okresie pandemii uważano, że koronawirus nie zagraża młodzieży i dzieciom. Dziś wiadomo, że to nieprawda, bo chorują wszyscy. Prawdą jest natomiast, że COVID-19 młodzież i dzieci przechodzą łagodniej niż osoby starsze, a zdarza się, że bezobjawowo. Według niego bezobjawowe przejście choroby nie gwarantuje braku powikłań. Zdarza się, że u młodzieży i dzieci po przejściu COVID-19 diagnozujemy bardzo niebezpieczny zespół postcovidowy, tak zwany PIMS. Jest to wieloukładowa reakcja zapalna, przebiegająca z gorączką. Dochodzi do uszkodzenia mięśnia sercowego, naczyń wieńcowych, płuc, wątroby i innych narządów. Może spowodować stały uszczerbek zdrowia. Wymaga leczenia szpitalnego, podawania immunoglobulin, sterydów, powiedział. Dodał, że na szczęście zespół ten nie występuje często, obecnie z tą diagnozą na oddziale obserwacyjno-zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Poznaniu przebywa czworo dzieci. Duże ryzyko zachorowania. Zdaniem profesor Wysockiego ryzyko zachorowania na COVID-19 wśród młodzieży jest duże. Młodzi ludzie spędzają dużo czasu ze sobą, nie przestrzegają obostrzeń, nie noszą maseczek. We wrześniu wrócą do szkół i jeżeli nie zostaną zaszczepieni, może pojawić się niebezpieczeństwo wystąpienia czwartej fali zachorowań jesienią, powiedział. Wskazał, że w Unii Europejskiej dopuszczona do szczepień 16 i 17 latków jest jedynie szczepionka Pfizera. W Stanach Zjednoczonych preparatem tej samej firmy można już szczepić dzieci od 12 roku życia. O rejestracji preparatów Unia Europejska decyduje Europejska Agencja Leków EMA. NOP. Bezpodstawne obawy. Profesor Wysocki ocenił, że obawy przed wystąpieniem niepożądanych odczynów poszczepiennych u młodzieży są bezpodstawne. Reakcje po podaniu szczepionki są takie same jak u dorosłych i w 90% są łagodne. Może wystąpić gorączka, dreszcze, ból w miejscu szczepienia, ból głowy, powiedział. Nie ma również przesłanek, żeby twierdzić, że szczepienie może spowodować komplikacje zdrowotne w dorosłym życiu. Wykorzystane w szczepionkach RNA nie jest tym, który wbudowuje się do genomu człowieka, wskazał. Dodał, że jeżeli będziemy chcieli w przyszłości szybko reagować na epidemie, które mogą się wydarzyć, będziemy wykorzystywać szczepionki właśnie takie jak te przeciw koronawirusowi.